Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, jesteśmy w pięknej, w prastarej archikatedrze wrocławskiej, gdzie już za chwilę rozpocznie się uroczystość beatyfikacji sióstr Elżbietanek, siostry Paschalis i jej 9 towarzyszek, 10 Elżbietanek męczenniczek, które oddały życie broniąc wartości tego, w co wierzyły. Mszy świętej beatyfikacyjnej będzie przewodniczył kardynał Marcello Semeraro, prefekt kongregacji kanonizacyjnych. Serdecznie Państwa zapraszam do wspólnej modlitwy, do wspólnego udziału duchowego w tej podniosłej uroczystości. Ale również potrzebne mieszkańcom Polski, Ukrainy, Europy i całego świata. Fakt, że Stolica Apostolska i Ojciec Święty Franciszek chcą właśnie dzisiaj, właśnie w tym momencie pokazać ludzkości twarze 10 sióstr zamordowanych przez rosyjskich żołnierzy w czasie wojny, daje się proroczy, bo w tych twarzach możemy dostrzec twarze kobiet i dzieci ofiar agresji rosyjskich żołnierzy. Witamy i pozdrawiamy z wrocławskiej katedry widzów programu pierwszego Telewizji Polskiej oraz Telewizji Polonia i zapraszamy do udziału we mszy świętej, w czasie której delegat Ojca Świętego Franciszka, jego eminencja ksiądz kardynał Marcello Semeraro, prefekt dykasterii spraw kanonizacyjnych Stolicy Apostolskiej, ogłosi błogosławionymi siostrę Marię Paschalis Jan i jej 9 towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety. Oczy całego chrześcijańskiego świata są skierowane na stolicę Dolnego Śląska, która przeżywa pierwszy raz w swojej powojennej historii uroczystości beatyfikacyjne. W kontekście wydarzeń ostatnich tygodni zjednoczmy się na wspólnej modlitwie za wstawiennictwem błogosławionych sióstr Elżbietanek, prosząc Boga o pokój na Ukrainie, prosząc Boga o pokój w Europie i na całym świecie. Wychwalajcie Pana, aniołowie Pańscy. Alleluja. Wychwalajcie Pana, zastępy niebieskie. Alleluja. Radośnie Panu tym śpiewajmy. Alleluja. I dobroć Jego wysławiajmy. Wychwalajcie Pana, ludzie sprawiedliwi. Alleluja. Wychwalajcie Pana, pokorni i święci. Alleluja. Radośnie Panu tym śpiewajmy. Alleluja. I dobroć Jego wysławiajmy. Alleluja.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Słowa pozdrowień do skieruje do nas ksiądz arcybiskup Józef Kutny, metropolita wrocławski. Usiądź. Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości. Z taką nowiną przybył do Polski w 1999 roku święty Jan Paweł II. Dziś tę samą radosną wieść przynosi nam papież Franciszek, który podjął decyzję o wyniesieniu na ołtarze siostry Marii Paschalis Jan i jej 9 towarzyszek, a którego reprezentuje jego eminencja kardynał Marcello Semeraro, prefekt dykasterii spraw kanonizacyjnych. Witamy serdecznie Waszą eminencję we wrocławskiej katedrze i już teraz dziękujemy za przewodniczenie uroczystościom beatyfikacyjnym. Odinelak Chiesa Cattedrale di Breslavia, siamo grati a Papa Francesco per il dono di nuove beate. Benvenuto sua eminenza il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del dicastero per la causa dei santi. Ringraziamo per la sua presenza tra noi. O tym, że święci nie przemijają i że siostry elżbietanki, które od dziś będziemy nazywać błogosławionymi, są wśród zbawionych, przekonują nas również modlący się z nami. Nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Salvatore Pennacchio i pasterze kościoła w Polsce,
na czele z przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupem Stanisławem Gądeckim i prymasem Polski, arcybiskupem Wojciechem Polakiem, kardynałem Stefanem Dziwiszem oraz biskupi z takich krajów jak Brazylia, Niemcy, Szwecja, Litwa, Czechy i Węgry, których również serdecznie witam. Powód do radości ma dziś cały Kościół, ale przede wszystkim zgromadzenie sióstr świętej Elżbiety, z którego pochodzą nowe błogosławione. Witam siostry elżbietanki z całego świata na czele z Matką Generalną Samuelą Werbińską. Zyskujecie dziś, drogie siostry, nowe orędowniczki przed Bogiem. I dziękując za nie, modlimy się za wasze zgromadzenie, by było dla kolejnych pokoleń drogą prowadzącą do świętości. Die ganze Kirche hat heute Grund zur Freude, besonders aber die Kongregation der Schwestern von der heiligen Elisabeth, aus der die neuen Seligen kommen. Ich grüße die elisabethischen Schwestern aus der ganzen Welt, an deren Spitze Generaloberin Samuela Werbińska steht. Heute habt ihr, liebe Schwestern, neue Fürsprecherinnen vor Gott gewonnen und wir danken euch für sie und beten für eure Kongregation, dass sie für die nächsten Generationen ein Weg zur Heiligkeit sein möge. The Church, especially the congregation of a sister of Saint Elizabeth, has reason for joy today. I greet the sisters from all over the world. Today, dear sisters, we pray for your congregation. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptis imus la sacra mysteria celebranda. Confiteor, Deo, Beata Maria, Semper Virgine, omnes angelus et sanctus, et vos fratres, orare pro nobis. Gemini. Mysteriatur nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat a nos ad vitam aeternam. Amen. Thank you.
Eminencjo, księże kardynale, arcybiskup metropolita wrocławski prosi jego świątobliwość papieża Franciszka, aby zechciał łaskawie wpisać do grona błogosławionych czcigodne służebnice Boże, siostrę Marię Paschalis Jan i 9 towarzyszek ze zgromadzenia sióstr świętej Elżbiety. Usiądźmy. Siostra Maria Paulina Zaborowska, postulatorka generalna, przedstawi teraz biografię sióstr męczenniczek. Czcigodne służebnice Boże, siostra Paschalis i 9 towarzyszek, Edelburgis, Rosaria, Adela, Sabina, Meluzia, Sapiencja, Adelheidis, Felicitas, Jakutina, zginęły z rąk żołnierzy Armii Czerwonej w pierwszej połowie 1945 roku w różnych miejscowościach na Śląsku oraz w Czechach. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny okupowane przez Niemcy, siostry żyły w atmosferze lęku, niepewności, były świadkami szykan i brutalności sowieckich żołnierzy. Pełniąc posługę miłosierdzia wobec bliźnich i najbardziej potrzebujących, oddały życie w obronie godności i cnoty czystości własnej oraz powierzonych ich opiece osób. Wierne swojej konsekracji zakonnej, dobrowolnie i z pełną świadomością zdecydowały się pozostać w miejscach, w których przebywały do tej pory, aby pomimo niebezpieczeństwa zatroszczyć się o życie chorych i starszych osób oraz dziewcząt. Wykazały się odwagą, męstwem, głęboką wiarą, by przeciwstawić się złu, nienawiści i pozostać wiernymi Chrystusowi do końca. Najmłodsza z nich, siostra Paschalis Jan, zginęła w wieku 29 lat. Urodziła się w górnej wsi koło Nysy. W 1938 roku wstąpiła do zgromadzenia sióstr świętej Elżbiety. Jako pielęgniarka posługiwała na placówkach w Kluczborku i w Głubczycach, a od kwietnia 1942 roku w Nyskim Domu Świętej Elżbiety. Kiedy Armia Czerwona zbliżała się do Nysy, siostra Paschalis na polecenie przełożonej opuściła miasto i dotarła do Sobotina w Czechach, gdzie posługiwała w kościele oraz pomagała w pielęgnacji chorych i starszych osób. 11 maja 1945 roku została brutalnie zaatakowana przez sowieckiego żołnierza, odważnie stawiając opór, uklękła, wzięła do ręki krzyżyk od różańca i z determinacją powiedziała: „Nigdy z Tobą nie pójdę. Należę do Chrystusa, On jest moim oblubieńcem”. Po chwili ciszy strzał z broni położył kres jej ziemskiemu życiu. Pochowano ją na cmentarzu przy kościele parafialnym w Sobotinie. Od chwili śmierci siostrę Paschalis uważano za wzór czystości dla młodzieży, a przez mieszkańców Sobotina została nazwana Białą Różą z Czech. Siostra Edelburgis Kubicki urodziła się 9 lutego 1905 roku w Dąbrówce Dolnej koło Namysłowa. Do zgromadzenia sióstr świętej Elżbiety wstąpiła w 1929 roku. Posługiwała jako pielęgniarka we Wrocławiu nad Odrzu i w Żarach. Gdy sowieccy żołnierze wkroczyli do miasta, brutalnie wykorzystali kilka dziewcząt oraz siostry, w tym siostrę Edelburgis. 20 lutego 1945 roku, broniąc się przed kolejnym gwałtem, siostra Edelburgis została zastrzelona przez oprawcę.
Mieszkańcy Żar mówili o niej od początku, nasza święta. Siostra Rozaria Szyling urodziła się we Wrocławiu 5 maja 1908 roku. Do zgromadzenia sióstr elżbietanek wstąpiła w 1928 roku. Posługiwała w duszpasterstwie i w administracji w Hamburgu, Głogowie, Nysie, Katowicach, Legnicy, Hojnowie i w Nowogrodźcu. Kiedy wojska Armii Czerwonej wkroczyły do Nowogrodźca, siostry zakonne ukrywały się w schronie, z którego żołnierze wyprowadzili siostrę Rozarię. 22 lutego 1945 roku została ona brutalnie wykorzystana przez wielu czerwonoarmistów, a następnego dnia rozstrzelana przez rozścieczonego komisarza. Siostra Adela Schramm urodziła się 3 czerwca 1885 roku w Łącznej koło Kłodzka. W roku 1912 wstąpiła do zgromadzenia sióstr świętej Elżbiety. Posługiwała w Ramutowicach, Szklarskiej Porębie, Wałbrzychu, Sobięcinie i Godzieszowie, gdzie pełniła funkcję przełożonej wspólnoty. Wobec zbliżającego się frontu siostra Adela zdecydowała się pozostać na miejscu, aby opiekować się osobami powierzonymi jej trosce. Broniąc ich i własnej cnoty czystości, została zastrzelona 25 lutego 1945 roku wraz z innymi osobami. Ich ciała wrzucono do krateru po bombie. Siostra Sabina Tinel urodziła się 24 września 1909 roku w Rudziczce koło Prudnika. Do zgromadzenia sióstr świętej Elżbiety wstąpiła w 1933. Jako pielęgniarka posługiwała osobom starszym i chorym we Wrocławiu i w Lubaniu. 1 marca 1945 roku siostra Sabina, opierając się próbie gwałtu i broniąc godności innych, została zastrzelona przez sowieckiego żołnierza. Siostra Meluzia Rybka urodziła się 11 lipca 1905 roku w Pawłowie koło Raciborza. Do zgromadzenia sióstr świętej Elżbiety wstąpiła w 1927 roku. Swoje życie zakonne spędziła w Nysie, gdzie podejmowała prace domowe. W czasie wojny pielęgnowała starszych i chorych oraz opiekowała się dziewczętami. Została zaatakowana przez sowieckiego żołnierza i zastrzelona 24 marca 1945 roku, gdy odważnie i stanowczo stanęła w obronie dziewczyny. Siostra Sapiencja Hejman urodziła się 19 kwietnia 1875 roku w Lubieszu koło Wałcza. Do zgromadzenia sióstr świętej Elżbiety wstąpiła w 1894 roku. Posługiwała jako pielęgniarka w Hamburgu i w Nysie. 24 marca 1945 roku siostra Sapiencja nie zawahała się stanąć w obronie młodszej współsiostry. Gdy stawiała opór, sowiecki żołnierz przyłożył broń do jej skroni i zakończył jej życie. Siostra Adelheidi Stepfer urodziła się w Nysie 26 sierpnia 1887 roku. Do zgromadzenia sióstr świętej Elżbiety wstąpiła w 1907. Przez długie lata była nauczycielką oraz dyrektorką szkoły w Koźlu, a od 1942 roku posługiwała w Nysie. Pozostała na miejscu, aby opiekować się ludźmi potrzebującymi pomocy.
24 marca 1945 roku w odpowiedzi na prowokację żołnierza siostra Adelheidis, odważnie stając w obronie podopiecznych, została zastrzelona. Siostra Felicitas Elmeler urodziła się 12 maja 1889 roku w Grafing koło Monachium. Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety w 1911 roku. Posługiwała jako nauczycielka i wychowawczyni w szkole w Düsseldorf oraz na placówce w Kup i w Nysie. 25 marca 1945 roku, reagując na agresję oprawców, pośpieszyła z pomocą przełożonej wspólnoty. Kiedy żołnierz oddał ostrzegawczy strzał, siostra wyciągnęła ręce i zawołała: „Niech żyje Chrystus Król”. Wywołało to agresję napastnika, który bezlitośnie ją zastrzelił i z nienawiścią deptał jej ciało. Siostra Akutina Goldberg urodziła się 6 lipca 1882 roku w miejscowości Dłużek na Warmii. Do Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety wstąpiła w 1905 roku. Przez długie lata posługiwała jako pielęgniarka w sanatorium we Wleniu, następnie w domu księży emerytów w Nysie, a od 1941 roku pełniła posługę w sierocińcu w Lubiążu. Czuwała nad bezpieczeństwem powierzonych jej dziewcząt. 2 maja 1945 roku, broniąc je przed wykorzystaniem, została brutalnie zastrzelona. Pamięć o męczeńskiej śmierci, odwadze i heroicznej postawie tych sióstr elżbietanek przetrwała w zgromadzeniu oraz w pamięci wielu osób pomimo upływu i niesprzyjających okoliczności politycznych. W latach 2011-2015 w archidiecezji wrocławskiej zostało przeprowadzone dochodzenie diecezjalne mające na celu zebranie świadectw i dokumentów na temat męczeńskiej śmierci sióstr. Następnie akta procesowe zostały przekazane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie, gdzie postępowały dalsze prace na szczeblu rzymskim. 19 czerwca 2021 roku Ojciec Święty Franciszek autoryzował Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do opublikowania dekretu o ich męczeństwie. Z mandatu Ojca Świętego Franciszka odczytany zostanie list apostolski, na mocy którego Jego Świątobliwość wpisał czcigodne służebnice Boże, siostrę Paschalizjan i 9 towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety do grona błogosławionych. Powstańmy. Nos vota fratris nostri Josefi Petri Kupni, archiepiscopi metropolite Vladislaviensis, necrom plurimorum aliorum fratrum in episcopato, multorumque crisi fidelium esplentes, de congregationis de causis santorum consulto, auctoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabile serve Dei, Frascalina Iacham, in seculum Maria Magdalena, et socie, martires, religiose, professe, congregationis sororum Sancta Elisabeth, quae Iesu, divino sponso consecrate, cui qua sanguis effusionem, eum dilexerunt, ed infiniti infimis succurrendo, sedulo honoraverunt, beatarum nomine in posterum appellentur, atque die undecima mensis mai, quot annis in locis et modis iure statutis celebrari possint. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
datum Rome laterali, die 24 mensis aprilis, in Dominica Seconda Pasche, pseudo Divina Misericordia, anno Domini bis millesimi, vicesimo secondo, pontificatus nostri decimo, Franciscus. Język polski, formułę beatyfikacyjną, poszczyta kanclu szkoli metropolitalnej. My, papież Franciszek, spełniając pragnienia naszego brata Józefa Piotra Kupnego, arcybiskupa metropolity wrocławskiego, jak również wielu innych braci w biskupstwie oraz licznych wiernych świeckich, za radą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, naszą apostolską władzą zezwalamy, aby czcigodne służebnice Boże, siostra Paschalis Jan w świecie Maria Magdalena oraz jej 9 towarzyszek, męczennice, zakonnice Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety, które poświęcone Jezusowi, boskiemu oblubieńcowi, umiłowały go aż do przelania krwi i gorliwie uczciły, śpiesząc z pomocą najuboższym, odtąd były nazywane błogosławionymi, jak również aby co roku ich wspomnienie mogło być obchodzone w miejscach i w sposób określony przez prawo, mianowicie dnia 11 maja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dano w Rzymie na Lateranie dnia 24 kwietnia, w drugą niedzielę wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego, roku pańskiego 2022, w 10 roku naszego pontyfikatu. Franciszek. W uroczystej procesji przełożona generalna Maria Samuela Werbińska przynosi do ołtarza relikwiarz, kielich męki, który jest symbolem bohaterskiej walki sióstr męczenniczek o dochowanie wierności Bogu. Kielich ten do marca 1945 roku służył do sprawowania ofiary eucharystycznej w kaplicy pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa w domu świętej Elżbiety w Nysie. Został on sprofanowany przez żołnierzy Armii Czerwonej, którzy używali go podczas posiłków, a następnie stał się przedmiotem zabawy i został przestrzelony licznymi kulami. Kielich ten jest symbolem ludzkiego losu i grozy tamtych trudnych dni, kiedy to nienawiść żołnierzy zmierzyła się z miłością sióstr, którą miały do boskiego oblubieńca. Siostry wolały wybrać męczeńską śmierć, niż zdradzić Jezusa. Kielich męki ocalił od zapomnienia męczeńską śmierć sióstr. Patrząc na niego w modlitewnej zadumie, pamiętajmy o oprawcach, którzy dopuścili się złych czynów i prośmy Boga, aby każdy szanował życie i godność drugiego człowieka.
Ksiądz arcybiskup Józef Kubny, metropolita wrocławski, stając przed celebransem, podziękuje za dokonaną beatyfikację. Towarzyszy mu siostra Maria Paula Zaborowska, postulatorka generalna. Arcybiskup metropolita wrocławski, w imieniu archidiecezji wrocławskiej, zgromadzenia sióstr świętej Elżbiety i całego Kościoła w Polsce, wdzięczny i oddany papieżowi Franciszkowi, dziękuję jego świątobliwości, iż zechciał ogłosić w dniu dzisiejszym nowe błogosławione. Siostrę Marię Paschalis Jan i 9 towarzyszek ze zgromadzenia sióstr świętej Elżbiety. Oremus. Omnipotente mea misericordeus, que beatas Mariam Paschalem et socias, virgines et martires, profidet castitate, usque ad effusionem sanguinis, tuendis fortitudinis vitas de gratia. Concede propitius, ut eram exemplo di intercessione, in eleum fide perseverantes, tibi puro corde servire valeamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum et regnat in unità de Spiritu Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lesung aus dem Buch der Weisheit. Die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand, und keine Qual kann sie berühren. In den Augen der Toren sind sie gestorben. Ihr Heimgang gilt als Unglück.
erscheiden von uns als Vernichtung. Sie aber sind in Frieden. In den Augen der Menschen wurden sie gestraft, doch ihre Hoffnung ist voll Unsterblichkeit. Ein wenig nun werden sie gezüchtigt, doch sie empfangen große Wohltat. Denn Gott hat sie geprüft und fand sie seine würdig. Wie Gold im Schmelzofen hat er sie erprobt und sie angenommen als ein vollgültiges Opfer. Beim Endgericht werden sie aufleuchten wie Funken, die durch ein Stoppelfeld sprühen. Sie werden Völker richten und über Nationen herrschen. Und der Herr wird ihr König sein in Ewigkeit. Alle, die auf ihn vertrauen, werden die Wahrheit erkennen. Und die Treuen werden bei ihm bleiben in Liebe. Denn Gnade und Erbarmen wird seinen Erwählten zuteil. Wort des lebendigen Gottes. Z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři,
Poklad víry máme v nádobě hliněné. To proto, aby se ta nesmírná moc připisovala Bohu a ne nám. Ze všech stran se na nás valí trápení, ale nesoužíme se. Býváme bezradní, ale ne zoufalí. Býváme pronásledováni, ale ne opuštěni. Býváme sráženi k zemi, ale ne zničeni. Stále prožíváme na svém těle Ježíšovo umírání, aby i Ježíšův život byl patrný na našem těle. Tak jsme my zaživa stále vydáváni na smrt pro Ježíše, aby i Ježíšův život byl patrný na našem smrtelném těle. A tak v nás pracuje smrt, ale ve vás život. Protože máme téhož ducha víry, jak je řečeno v písmu. Uvěřil jsem, a proto jsem mluvil. Věříme i my, a proto také mluvíme. Vždyť víme, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás a společně s vámi nás postaví před něho. Všecko se to přece děje pro vás. Čím více se totiž rozmnoží milost, tím větší počet lidí bude potom projevovat vděčnost k Boží oslavě. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oto Pan Młody, idźcie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy, a nierozsądne rzekły do roztropnych: użyćcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć.
idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Oto słowo Pańskie. Vieni, sposa di Cristo, ricevi la corona che il Signore ti ha preparato per la vita eterna. Cari fratelli e sorelle, queste antiche parole tratte dalla Sacra Scrittura e riascoltate nel canto del Vangelo rievocano l'invito del Signore che a buon diritto possiamo oggi ritenere rivolto a ognuna delle 10 religiose elisabettiane di cui celebriamo la beatificazione. Qui, in questa terra della Bassa Slesia, sul finire della Seconda Guerra Mondiale, esse sono state una rappresentazione vivente di quelle 10 vergini sagge della parabola, secondo il Vangelo di San Matteo, che andarono incontro al Signore con le lampade accese. In cambio della loro fedeltà e perseveranza fino all'effusione del sangue, Dio ha donato loro una corona di gloria per la quale anche noi oggi ci rallegriamo e facciamo festa. Le loro anime, infatti, come abbiamo sentito nel brano della Sapienza, sono nelle mani di Dio, da che gliele ha trovate degne di sé e le ha gradite come l'offerta di un olocausto. Questo giorno, potremmo dire, anticipa per noi l'ultimo giorno, quello del giudizio, allorché esse risplenderanno ai nostri occhi. Przyjdź, oblubienico Chrystusa, przyjmij wieniec, który Pan przygotował dla Ciebie na wieki. Drodzy bracia i siostry, te starożytne słowa, zaczerpnięte z Pisma Świętego i słyszane przez nas w śpiewie przed Ewangelią, przypominają zaproszenie naszego Pana, które możemy dziś słusznie uznać za skierowane do każdej z 10 sióstr elżbietanek, których beatyfikację dzisiaj celebrujemy. Tu, na tej ziemi dolnośląskiej, pod koniec II wojny światowej, były one żywym uobecnieniem owych mądrych panien z ewangelicznej przypowieści świętego Mateusza, które wyszły na spotkanie Pana zapalonymi lampami. W zamian za ich wierność i wytrwanie aż do przelewu krwi, Bóg dał im wieniec chwały, z czego my sami dzisiaj się radujemy i co świętujemy.
Ich dusze bowiem, jak słyszeliśmy we fragmencie Księgi Mądrości, są w ręku Boga, ponieważ uznał je godnymi siebie. Przyjął je jako całopalną ofiarę. Można powiedzieć, że ten dzień uprzedza dla nas dzień ostateczny, dzień sądu, kiedy one zajaśnieją w naszych oczach. W klimacie przemocy i ucisku, typowym dla tej końcowej fazy wojny, świadectwo nowych błogosławionych jest słowem i znakiem miłości oraz całkowitego oddania się niebieskiemu oblubieńcowi. Jakaż moc rozbrzmiewa z okrzyku jednej sióstr, która w swoich ostatnich słowach powiedziała: ja należę do Chrystusa i On jest moim oblubieńcem. W wielu fragmentach Starego Testamentu Pan używał obrazu oblubieńca i oblubienicy, aby mówić o sobie i swoim ludzie. Lud Boży był rzeczywiście narodem wybranym, ponieważ był kochany. Bóg pozyskał sobie swój lud, wyzwalając go z niewoli i ofiarując mu swoje przymierze. Moglibyśmy stwierdzić, że prześwięte życie i przykładne męczeństwo siostry Paschali z Jan i jej towarzyszek Pan chciał powiedzieć mieszkańcom tej ziemi: jesteście dla mnie ludem umiłowanym. Wasza nadzieja jest moją wiernością. Nie opuściłem was i nigdy was nie opuszczę. Niczego wam nie odbieram, bo nie szukam czego innego, jak tylko waszych serc, waszego oddania, waszej miłości. O tej miłosiernej miłości Boga mówił święty Jan Paweł II podczas swojej ostatniej podróży do Polski. Powiedział: trzeba, aby orędzie o miłosiernej miłości zabrzmiało z nową mocą. Świat potrzebuje tej miłości. Nadszedł czas, żeby Chrystusowe przesłanie dotarło do wszystkich, zwłaszcza do tych, których człowieczeństwo i godność zdaje się zatracać w Mysterium Iniquitatis. Nadszedł czas, aby orędzie o Bożym miłosierdziu wlało w ludzkie serca nadzieję i stało się zarzewiem nowej cywilizacji, cywilizacji miłości. Głoszenie Królestwa Chrystusowego, Królestwa Sprawiedliwości, miłości i pokoju to nie tylko męczeństwo, które naznaczyło ostatnie chwile życia naszych nowych błogosławionych, bowiem całe życie tych sióstr, za przykładem ich współzałożycielki i pierwszej przełożonej generalnej, błogosławionej Marii Luizy Merker, było prawdziwym darem siebie w służbie chorym, maluczkim, ubogim, najbardziej potrzebującym. Ich bezinteresowna i heroiczna miłość była tak wielka, że podtrzymywała je nawet wówczas, gdy ucieczka pozwoliłaby uniknąć im największego ryzyka, jakim bez wątpienia było na przełomie lat 1944-1945 zbliżanie się Armii Czerwonej, co niosły ze sobą wieści o jej brutalności i okrucieństwach popełnianych przez żołnierzy na mieszkańcach Prus Wschodnich. Kiedy więc wojsko zbliżało się do Wrocławia, wielu cywilów stanęło przed wyborem: czy ratować się ucieczką, czy pozostać i narażać się na niebezpieczeństwo. Siostry elżbietanki zdecydowały się pozostać
miejscowościach zajętych przez Sowietów. W liście z marca 1945 roku pisały: według nas jest naszym obowiązkiem pozostać przy tych potrzebujących. Poprzez ich niezłomny charakter przylgnięcia do Chrystusa, ich całkowite i niepodzielone oddanie się całym sercem Bogu i bliźniemu znalazły swoje potwierdzenie właśnie w tych okolicznościach. Poszły na śmierć z heroiczną odwagą, o której opowiadało wielu świadków, w myśl słów świętego Pawła, które dzisiaj wysłuchaliśmy. Któż może nas odłączyć od miłości Chrystusowej? Tak, ich życie było przepełnione największą miłością, tą miłością, którą nakazał sam Pan, jak ja was umiłowałem. Święty Augustyn komentuje: w jaki sposób nas umiłowałeś, abyśmy wiedzieli, jak winniśmy się miłować? Posłuchajcie. Nie ma większej miłości, niż oddać życie za przyjaciół. Miłujcie się nawzajem, aby każdy ofiarował swoje życie za drugich. Męczennicy bowiem wprowadzili w czyn to, o czym mówi również ewangelista Jan w swoim liście. Jak Chrystus oddał swoje życie za nas, tak i my powinniśmy oddać nasze życie za braci. Bogactwo duchowe nowych błogosławionych wspiera i inspiruje nas do bycia lepszym człowiekiem. Równocześnie ich męczeństwo przywodzi na myśl sytuacje, których doświadczamy dzisiaj w Europie XXI wieku. Są to okoliczności, w których widząc sceny dokonywanej przemocy, gorzkiego okrucieństwa, nieuzasadnionej nienawiści, odczuwamy pragnienie pokoju i budowania harmonii poprzez gesty miłości, otwartości, akceptacji i gościnności. Wobec bolesnych wydarzeń, które dotknęły Ukrainę podczas audiencji generalnej w środę popielcową, papież Franciszek skierował szczególne pozdrowienie do Polaków, geograficznie tak bliskich terenowi tych brutalnych czynów. Powiedział: wy jako pierwsi wsparliście Ukrainę, otwierając swoje granice, swoje serca i drzwi swoich domów dla Ukraińców uciekających przed wojną. Hojnie ofiarujecie im wszystko, czego potrzebują, by mogli żyć godnie pomimo dramatu obecnej chwili. Jestem wam głęboko wdzięczny i serca wam błogosławię. Pokój buduje się poprzez konkretne gesty bezinteresownej miłości. Służy się mu oddaniem i wiernością, gdy wymaga się od nas, abyśmy okazali troskę o innych. To jest konkretna odpowiedź, której obok modlitwy każdy z nas może udzielić w obliczu tak wielkiej brutalności, barbarzyństwa i niesprawiedliwości, których jesteśmy świadkami. Nowe błogosławione są dla nas w tym momencie doskonałym przykładem. Nie możemy dziś celebrować ich beatyfikacji bez przypomnienia błogosławieństwa wypowiedzianego przez Jezusa. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
z miłości do Boga, siostry Paschali z Jan i jej towarzyszki zapragnęły własnym męczeństwem bronić swojego dziewictwa i czystości. Jeśli nawet w sloganowych wyrażeniach i pojęciach świata, w którym żyjemy, wydaje się, że nie ma miejsca na takie słowa, nie możemy pozwolić, aby został wyeliminowany i zabrany nam skarb, jaki zawierają. Nowe błogosławione są bowiem ostatnim ogniwem długiego łańcucha, tak długiego, jak cała jest tradycja naszego Kościoła. Już pierwsi ojcowie Kościoła wywyższali konsekrowane dziewictwo i czystą miłość dziewic. Czystość jest bowiem najszlachetniejszym wyrazem dobrowolnej miłości, która czyni siebie całkowity dar, niczego sobie nie zatrzymując. Przykład nowych błogosławionych jest tak jasny i przejrzysty. Sprzeciwia się bardzo szerokiemu działaniu na rzecz zaciemniania ludzkiej miłości. Przypomina wszystkim, myślę zwłaszcza o młodzieży, jakiej miłości szuka serce człowieka. Czy nie znajdujemy jej może w darze z siebie? I czy nie jest prawdą, że im cenniejszy jest dar, tym bardziej wymaga od nas, abyśmy go strzegli? Wpatrując się w przykład tych dzielnych i szczerych kobiet, każdy może odkryć, że jest powołany do prawdziwej, troskliwej i bezinteresownej miłości. Katechizm Kościoła katolickiego nazywa go podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Wreszcie, czyż nie można dostrzec, jak jaśnieje w tych męczennicach godność kobiety, która w planie odkupienia ma największe uznanie Najświętszej Maryi Pannie? Pozwólcie, że ponownie odczytam razem z wami jedno ze zdań, którymi święty Jan Paweł II zakończył z okazji Roku Maryjnego 1981 swój list apostolski Mulieris Dignitatem. Kościół składa dzięki za wszystkie przejawy kobiecego geniuszu w ciągu dziejów, pośród wszystkich ludów i narodów. Składa dzięki za wszystkie charyzmaty, jakie Duch Święty udziela niewiastom w historii ludu Bożego. Za wszystkie zwycięstwa, jakie zawdzięcza ich wierze, nadziei i miłości. Składa dzięki za wszystkie owoce każdej kobiecej świętości. Tak, dziękujemy Bogu wraz z całym Kościołem za świętość siostry Paschali z Jan i jej 9 towarzyszek. Prośmy Pana za ich wstawiennictwem, aby światu nigdy więcej nie zabrakło szacunku dla kobiecości, równości w godności mężczyzny i kobiety oraz ochrony macierzyństwa. Cari fratelli e sorelle, torniamo al brano del Vangelo di Matteo. 10 vergini presero le loro lampade e andarono incontro allo sposo, ma di esse 5 avevano con sé la giusta riserva di olio. Le altre 5 invece si mostrarono stolte, perché a loro l'olio venne meno. San Basilio Magno afferma che il senso di quest'olio è ogni giorno e ogni ora essere pronti nel compiere pienamente la volontà di Dio. Il giorno e l'ora della volontà di Dio fu per le 10 vergini divenute oggi beate il compimento col martirio
della loro piena donazione nell'amore. A differenza delle vergini della parabola, esse tutte e 10, col loro carattere, il loro tratto proprio di ciascuno, abbracciarono le atrocità delle sofferenze, l'efferatezza delle umiliazioni e andarono incontro alla morte. Ora che la loro santità viene riconosciuta dalla Chiesa, ci sono donate come strumenti di intercessione presso Dio. Alla Vergine Maria dunque, regina della Polonia, a Santa Edith Stein, che qui a Wrocław venne alla luce, e alle 10 nuove beate, affidiamo i nostri bisogni e le nostre preoccupazioni, le nostre speranze e i nostri propositi. A loro raccomandiamo oggi, in particolare, il popolo ucraino, i migranti e le nostre aspirazioni di pace. Drodzy bracia i siostry, wróćmy do fragmentu Ewangelii świętego Mateusza. 10 dziewic wzięło swoje lampy i poszło na spotkanie z oblubieńcem. 5 z nich miało przy sobie odpowiedni zapas oliwy, podczas gdy pozostałe 5 okazało się nierozważnych, ponieważ oliwa się im skończyła. Święty Bazylii Wielki potwierdza, że znaczenie tej oliwy to gotowość do pełnienia woli Bożej każdego dnia i każdej godziny. Dzień i godzina woli Bożej były dla 10 dziewic, które dziś zostały beatyfikowane, wypełnieniem przez męczeństwo ich pełnego oddania w miłości. W przeciwieństwie do dziewic przypowieści, wszystkie 10 z ich własnym charakterem i osobistymi cechami przyjęły okrucieństwo cierpienia, brutalność upokorzeń i poszły na spotkanie śmierci. Teraz, gdy ich świętość została uznana przez Kościół, są nam dane jako orędowniczki przed Bogiem. Najświętszej Marii Pannie, Królowej Polski, świętej Edycie Sztein, tej, która tutaj we Wrocławiu przyszła na świat, i 10 nowym błogosławionym powierzamy nasze potrzeby i nasze troski, nasze nadzieje i nasze oczekiwania. W sposób szczególny polecamy im dzisiaj naród ukraiński, migrantów i nasze dążenia do pokoju. Błogosławiona Paschalis Jan z sercem pełnym miłości, błogosławiona Meliuzio Rybka, niewiasto mężna, błogosławiona Edelburgis Kubicki w przykładzie ewangelicznego ubóstwa, błogosławiona Adelo Schramm, dziewico roztropna, błogosławiona Akutino Goldberg, miłośniczko sprawiedliwości, błogosławiona Adelheidi Stepfer, wzorze wiary, błogosławiona Felicitas Elmerer, posłuszna do końca, błogosławiona Sabino Tinel, ze spojrzeniem pełnym miłości, błogosławiona Rosario Schilling, wzmocniona pokutą, błogosławiona Sapientio Heyman, dziewico pełna mądrości, módlcie się za nami. Za chwilę wyznamy naszą wiarę. Zachęci nas do tego arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski. Powstanie. Zgromadzeni w archikatedrze wrocławskiej, wyznajmy teraz naszą wiarę. Niech jej uroczyste potwierdzenie będzie wyrazem woli życia zgodnego z nauką Ewangelii i łączności z Kościołem na wzór błogosławionych
siostry Marii Paschalis i 9 towarzyszek. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Fratres Salvatore nostrum testem fidelem, per martires interfectos propter verbum Dei celebremus clamantes. Módlmy się za Kościół zrodzony z przebitego boku Zbawiciela. Niech będzie czysty, nieskalany, mężny i silny świętością swoich dzieci. Terogamus. Lasst uns beten für Papst Franziskus. Für Kardinal Marcello Semeraro, den Präfekten des Dikasteriums für die Selig- und Heiligsprechungen, für alle Kardinäle, Bischöfe und Priester. Der Heilige Geist begleite sie immer und schenke ihnen ein klares Urteilsvermögen über das Wahre, Gute und Heilige, um das Glaubensgut zu bewahren und stets die Geschwisterlichkeit unter den Menschen zu fördern. Modleme se za dar míru na Ukrajině a v celém světě. Kéž se zbortí zdi předsudků, rozdělení a neshod, abychom v duchu vzájemné lásky a odpuštění vytvářeli jednu navzájem se milující lidskou rodinu. Preghiamo per i rifugiati, i malati, le persone sole, gli afflitti, che siano accompagnati dalla speranza che supera le avversità e dalla fede che la sofferenza che sperimentano è significativa e li prepara all'immensità della gloria futura. Te rogamus, adinus. Let us pray for all the departed members of our congregation of Sisters of St. Elizabeth, for the departed from our families, all placed under our care, benefactors, victims of war and persecutions,
May they have a share in the glory of the resurrection. Te rogamus, aminos. Módlmy się za nas samych, abyśmy przez wstawiennictwo błogosławionych męczenniczek, siostry Marii Paschalis i dziewięciu towarzyszek, którym dziś po raz pierwszy oddajemy publicznie cześć, wszędzie wprowadzali miłość, pokój i postępowali jak dzieci Boże, a kiedyś zostali zaliczeni do grona błogosławionych. Te rogamus, aminos. Domine Jesu Christe, tu es vita tuorum fidelium, et in sanctitate eus perficis, presta nobis, ut ad effectum nostra necotia quotidiana, fideliter perducentes, in gratia tua crescamus, et estes tui inter frates nostros, fieri valeamus, quis regnas in saecula saeculorum. Amen. Rozpoczyna się liturgia eucharystyczna. W procesji przynosimy dziś dary, które składamy na ołtarzu, a tym samym pragniemy wyrazić naszą miłość, radość i wdzięczność. Są to dar prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, obraz nowo błogosławionych sióstr męczenniczek, kwiaty, monstrancja, kielich, czerwony ornat oraz hostia, wino i woda, które za chwilę staną się naszym pokarmem na życie wieczne. Thank you.
Orate fratres, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fiat ob Deum Patrem omnipotentem. Fiat ibi questum Domine, ostia sacranda, placabilis, per gioia celebritate martiri, quet peccata nostra purificet, et orum tibi vota conciliet famulorum, per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Domino. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum. Vere dignum et iustum est equum et salutare nos tibi semperet ubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, quoniam beatarum martyrum Mariae Paschalis et sociarum pro confessione nominis tui ad imitationem Christi, sanguis effusus tua mirabilia manifestant, quibus perfices in fragilitate virtutem, et vires in firmas, al testimonium roboras, per Christum Dominum nostrum. Et Deo, cum celorum virtudibus interiugitere celebramus, maiestati tue sine fine edicamantes. Sente, sente, sente. Sanctus est Domine et merito te laudat omnis a tecondi da creatura, quae per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universo, et populum tibi congregare non decinis, ut solis usque ad occasum, oblatio munda, offeratur nomini tuo. Supplices ergo te Domine te precamur, ut ec munera quae tibi sacranda de tunibus, che ho dello Spirito santificare digneris, ut corpus et sanguis fiant, fili tui Domini nostri, Gesù Cristi, cui us mandato, e che misteria celebramus. Ipse enim, in qua notte rebatur. Accepiti panem, et tibi gratias agens, benedixit, recit, et di quei discipulis tuis dicens,
Acivite et manducate ex hoc omnes. Hoc est in corpus meum, quod pro vobis tradetur. Ipsenim simili moto postquam centum est accipiens calicem et ibi gratias agens benedixit ridique discipulis suis dicens accipite bibite ex eo omnes ec est enim calis sanguis mei novi eterni testamenti qui pro vobis et pro multis fundetur in remissionem peccatorum o facit in meam commemorationem. Mysterium fidei. Sigitur Domine, iudem fili tui, salutifere passionis, et non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum. Sed prestorantes alterum eius adventum, offerimus tibi, gratias referentes, hoc sacrificium vivum et santum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tua, et agnonces hostiam, cuis volvisti immolatione placari, concede. Ut in corpore sanguine fili tui deficibur, spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unum spiritus, inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus eterno, et cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum beatissima Virgine Dei Genitrice Maria, cum beato Iosef eius sponso, cum beati apostolis tuis et gloriosis martyribus, cum beatis Maria Paschali et socis, et omnibus sanctis quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adiuvari. Ecco, ostia nostre reconciliationis proficiat, quesumus Domine, ad totius mundi pacem atquem salutem. Ecclesiam tua peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris cum famulo tuo, Papa nostro Francisco, et Episcopo nostro Iosef, cum episcopali ordine et universo clero et omni populo acquisitionis tue. Vodis tuis familiae, quam tibi astare voluisti ad estro propitius, omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge, fratres nostros defunctos, et omnes qui tibi placentes et hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte, ut ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter saciemur, per Christum Domine nostrum, per quem mundo bona cunt largiris. Per ipsum, et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patris omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen.
recepiti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Quesumus Domine omnibus manis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue aiuti, et peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, et speclantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dicis apostolis tuis, pacem rerinco vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vis regnes in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Przekażcie sobie znak pokoju. Ecenius Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beate, qui ad cena magni vocati sunt. Domine Deus tempore, Comunia święta będzie udzielana wewnątrz katedry i na zewnątrz katedry. Pozostańmy na swoich miejscach, kapłani z komunią świętą dotrą do wszystkich, którzy będą chcieli przyjąć Chrystusa Eucharystycznego. Ciao Cristo, sove, zva.
Które stają się udziałem nas wszystkich. Ciebie Ojca, niebios, chwały, 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 Ciebie Ojca, niebios, chwały,
oremus, ec ostia Domine, quam in maternum Mariae Pascalis et associarum triumfo de ferimus, corda nostra, tui amoris igne iucita inflammet, et la promissa perseverantibus premia disponat. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Usiądźmy. List prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy odczyta pan minister Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, 11 czerwca 2022 roku. Uczestnicy uroczystej beatyfikacji. Siostry Paschalis Jan z towarzyszkami we wrocławskiej archikatedrze pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Eminencjo, księże kardynale prefekcie. Ekscelencjo, księże arcybiskupie metropolito. Eminencje, ekscelencje, księża biskupi. Wielce czcigodne przełożone i członkinie Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety. Wielebni kapłani i zakonnicy. Szanowni Państwo, wraz z Państwem składam dzisiaj uroczyste dziękczynienie za beatyfikację siostry Marii Paschalis Jan i dziewięciu towarzyszek. Choć relacje o ich męczeństwie przejmują głębokim żalem i grozą, to jednak w duchu najstarszej tradycji Kościoła ośmielam się też wyrazić radość, że powiększyły ono grono błogosławionych. Ich związki z Dolnym Śląskiem, rodzinne, odnoszące się do miejsca pełnionej posługi lub miejsca tragicznej śmierci, sprawiły, że wierni metropolii wrocławskiej znajdą w ich osobach nowe orędowniczki. Ufam, że ich kult rozszerzy się na cały nasz kraj i poza jego granice. Wyniesione dziś do chwały ołtarzy siostry zakonne dały świadectwo niezłomnej wierności zakonnym ślubom oraz wartościom, na służbę którym oddały wszystkie swoje siły, z godnością i zdumiewającą odwagą stanęły w obronie czci swojej oraz kobiet, którym groził podobny los, to znaczy jeden z najgorszych rodzajów cierpienia i pohańbienia, jakich może doświadczyć człowiek. Dzisiaj chcemy pamiętać przede wszystkim o ich heroizmie i świętości. Jednak okoliczności ich śmierci siłą rzeczy kierują nasze myśli także ku realiom II wojny światowej, a szczególnie ku działaniom zbrojnym prowadzonym w roku 1945 na obecnych zachodnich i północnych ziemiach Rzeczypospolitej. W pamięci historycznej mieszkańców tych regionów trwa niezagojona rana. Jest nią wspomnienie o zbrodniach, jakich żołnierze Armii Czerwonej dopuszczali się na wielką skalę wobec kobiet, a szczególnie sióstr zakonnych. Niestety, to niewypowiedziane okrucieństwo było więcej niż tolerowane przez sowieckich dowódców. Nasze serca i umysły w naturalnym odruchu buntują się przeciwko rozpamiętywaniu tamtych straszliwych tragedii sprzed blisko 80 lat. Niestety, choć trudno w to uwierzyć, historia tego barbarzyństwa powtarza się dzisiaj, teraz, na walczącej o wolność Ukrainie. Na domiar złego znów dzieje się to pod znakiem czerwonej gwiazdy i wywieszanej miejscami flagi Związku Sowieckiego. Ufam, że pragnienie pokoju, jedność i zdecydowanie ludzi dobrej woli oraz ich radykalny sprzeciw wobec zła, jakim jest ta wojna, zyskają nową opatrznościową pomoc za wstawiennictwem beatyfikowanych dziś sióstr Elżbietanek. Życzę wszystkim zgromadzonym głęboko duchowego przeżycia tej uroczystości oraz nadziei na triumf dobra w dzisiejszym świecie, w którym, jak wierzymy, nie zabraknie ludzi sumienia oraz bohaterów na miarę siostry Marii Paschalis Jan i jej towarzyszek. Wszystkich Państwa proszę o przyjęcie wyrazów szacunku i serdecznych pozdrowień. Z wyrazami szacunku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Przełożona Generalna Sióstr Świętej Elżbiety.
słowa zaczerpnięte z listu apostolskiego papieża Franciszka. Zezwalamy, aby czcigodne służebnice Boże, Paschalis Jan oraz dziewięć towarzyszek, męczenniczki, siostry ze zgromadzenia sióstr świętej Elżbiety, które poświęcone Jezusowi Boskiemu Oblubieńcowi umiłowały Go aż do przelania krwi, odtąd były nazywane błogosławionymi. Wypowiedziane w dzisiejszy czerwcowy dzień na długo zapiszą się w pamięci naszego zgromadzenia, które dzisiaj dziękuję Panu Bogu i Kościołowi za nowe błogosławione. Życie naszych sióstr męczenniczek było zwyczajne, znaczone głęboką wiarą w Boga, wiarą, która w momencie śmierci uzdolniła je do odważnego wyznania swojej przynależności do Jezusa. Jesteśmy dumne z naszych współsióstr, bo swoim ofiarnym życiem i odwagą w obliczu śmierci pokazały nam, że każde ludzkie życie jest darem Boga. Dlatego należy bronić godności swojej i bliźnich. One potwierdziły, że dzięki głębokiej wierze człowiek jest zdolny do ofiarnej posługi, aż do oddania swego życia za innych. Le parole tratte dalla lettera apostolica di Papa Francesco concediamo che le venerabili serve di Dio Suor Paschalis Jan e nove compagne, martiri religiose della congregazione delle Suore di Santa Elisabetta, che consacrata a Gesù, sposo divino, lo amarono fedelmente fino alla effusione del sangue, d'ora in poi siano chiamate beate. Pronunciate in questo giorno di giugno, saranno ricordate a lungo nella nostra congregazione, che oggi ringrazia Dio e la Chiesa per le nuove beate. La vita delle nostre suore martiri è stata segnata da una profonda fede in Dio, una fede che al momento della morte ha permesso loro di confessare senza esitazione alcuna appartenenza a Gesù. Siamo molto orgogliose delle nostre consorelle, perché con la loro vita piena di sacrifici e attraverso il coraggio mostrato di fronte alla morte, ci hanno testimoniato che ogni vita umana è un dono di Dio e che grazie a una fede profonda l'uomo è capace al sacrificarsi fino all'effusione del sangue. Die Worte aus dem apostolischen Schreiben von Papst Franziskus, die wir heute gehört haben, via Gewehren der Schwester Paschalis Jan und ihre neuen Gefährtinnen der Kongregation der Schwester der Heilige Elisabeth, die sich Jesus dem göttlichen Bräutigam geweiht und ihn bis zum Blutvergießen geliebt haben, fortan als Selige angerufen werden. Werden uns Elisabeths Schwester lange in Erinnerung bleiben. Unsere Kongregation dankt heute Gott und der Kirche für die neuen Seligen. Das Leben unserer Märtyrer Schwester war normal und doch außergewöhnlich, weil es von einem tiefen Glauben an Gott geprägt war, einem Glauben, der sie im Augenblick ihres Todes dazu befähigte, sich mutig zu Jesus, ihrem göttlichen Bräutigam, zu bekennen. Wir sind stolz auf unsere Mitschwester mit ihrem opferbereiten Leben und ihrem Mut angesichts des Todes. Haben sie uns gezeigt, dass jedes menschliche Leben ein Geschenk Gottes ist und wir deshalb immer unsere Würde und die Würde der anderen verteidigen müssen. Sie zeigen uns, dass der Mensch mit einem tiefen Glauben fähig ist, selbstlos zu dienen, ja, sogar sein Leben für andere zu geben. The words of the apostolic letter of Pope Francis will permit the Sister Paschalis Jan and her nine companions of the congregation of the Sister of Saint Elizabeth, who loved the divine spouse,
to the point of shedding their blood, may henceforth be called blessed. Spoken in this June day, we long be remembered by our community of the Sister of Saint Elizabeth, which today thanks the Lord God and the Church for the new blessed. The lives of our Sister of Martyrs were ordinary and yet different because they were marked by a deep faith in God, a faith which at the moment of death enabled them to courageously confess their belonging to Jesus, the Divine Bridegroom. We are proud of our Sister because with their sacrificial lives and courage in the face of death, they showed us that every human life is a gift from God, and therefore we must defend our dignity and the dignity of our neighbors. They confirm that thanks to deep faith, man is capable of sacrificial service, even of giving his life for others. In questo giorno solenne per la nostra comunità vorrei ringraziare vivamente Sua Eminenza il Signor Cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, il quale in rappresentanza del Santo Padre Francesco ha presieduto l'odierna Eucaristia e la cerimonia di beatificazione. Grazie per la sua presenza, per le parole dell'omelia, per la comune preghiera. A lei, Eminenza, auguriamo che Dio possa concederle tutte le grazie necessarie per svolgere il suo ministero per il bene della Chiesa universale. Grate per il dono della beatificazione di Suor Pascalisian e nove compagne, le chiedo di porgere a Sua Santità, Papa Francesco, le espressioni della nostra profonda devozione e il costante ricordo nella preghiera. Vorrei ringraziare anche tutti gli ufficiali del Dicastero delle Cause dei Santi, come pure il Padre Relatore, le postulatrici e collaboratori del processo delle nuove beate. Ringrazio per la presenza alla comune preghiera Sua Eccellenza l'Arcivescovo Salvatore Pennacchio, Nunzio Apostolico in Polonia, Sua Eminenza il Signore Cardinale Anders Arborelius di Stoccolma, Sua Eminenza Cardinale Stanisław Dziwisz, Sua Eccellenza l'Arcivescovo Jan Graubner, Primate della Repubblica Ceca, Sua Eccellenza l'Arcivescovo Wojciech Polak, Primate della Polonia, Sua Eccellenza l'Arcivescovo Stanisław Gondecki, Presidente della Conferenza Episcopale Polacca, e tutti gli arcivescovi e i vescovi provenienti dalla Polonia, dalla Germania, Lituania, Ucraina, Ungheria, Repubblica Ceca, Brazile e dalla Bolivia. Słowa szczególnej wdzięczności kieruję do metropolity wrocławskiego Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Józefa Kupnego. Dziękuję za okazywaną nam pasterską troskę, za życzliwość i wszelką pomoc, jakiej doświadczyłyśmy w czasie trwania wszystkich prac związanych z przygotowaniem uroczystości beatyfikacyjnej. Bardzo cenimy sobie obecność dostojnych gości, a wśród nich przedstawicieli władz państwowych na czele z panem ministrem Adamem Kwiatkowskim. Cieszymy się z obecności pani europoseł Beaty Kempy oraz posłów pani Mirosławy Stachowiak-Różeckiej oraz pana Pawła Chreniaka. Słowa podziękowań kieruję do przedstawicieli władz wojewódzkich i miasta Wrocławia. Dziękując za wszelkie starania związane z przygotowaniem miasta na dzisiejsze wydarzenie. Słowa wdzięczności wyrażam księdzu kanonikowi Pawłowi Cembrowiczowi, proboszczowi tego miejsca, dziękując za otwartość, wszelką pomoc i wsparcie w organizacji beatyfikacji. Dziękuję księdzu rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego, kapłanom Archidiecezji Wrocławskiej oraz klerykom, którzy włączyli się w przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Dziękuję kapłanom oraz przedstawicielom męskich zgromadzeń zakonnych przybyłym z kraju i zagranicy, a zwłaszcza kapłanom przybyłym wraz z delegacjami wiernych z parafii,
na terenie których poniosły śmierć męczeńską, dziś ogłoszone nowe błogosławione. Z całego serca dziękuję siostrom zakonnym, reprezentującym różne rodziny zakonne. Bóg zapłać za udział w dzisiejszej Eucharystii, za duchowe wsparcie i życzliwą pomoc. Cieszę się z obecności sióstr prowincjalnych wraz z siostrami z Niemiec, Norwegii, Włoch, Brazylii, Polski, siostry regionalnej z Rosji, a także sióstr, które przyjechały z krajów, gdzie posługujemy. Dziękuję za obecność wszystkim zacnym gościom, przybyłym z kraju oraz zagranicy, w różny sposób związanym z naszym zgromadzeniem, a także wspólnotom apostolskim świętej Elżbiety. Mit Dankbarkeit erfüllt uns die Einwesenheit von Familienangehörigen unserer Märtyrerschwester, Schwester Edelburgis und Schwester Sabina. In den schwierigen Kriegsjahren haben die Märtyrerschwester sehr viel Hilfe von ihren Angehörigen erfahren. Heute legen die neuen Seligen in ihre Freude vor Gott gewiss Fürsprache für uns ein, besonders für ihre Familien, und erbitten uns die nötigen Gnaden. Serdecznie dziękuję służbie liturgicznej, wszystkim zaangażowanym w muzyczne przygotowanie beatyfikacji, chórowi, orkiestrze pod dyrekcją pana Juliusza Stępnia. Bardzo dziękuję policji, straży miejskiej, służbie zdrowia i służbom porządkowym za dobrą organizację i czuwanie nad naszym bezpieczeństwem. Wszystkim wolontariuszom i młodzieży za bezinteresowną, ofiarną pomoc. Słowa szczególnej wdzięczności kieruję do sióstr prowincji wrocławskiej oraz sióstr z poszczególnych prowincji, dziękując za wszystkie prace związane z przygotowaniem dzisiejszej uroczystości. Bardzo dziękuję wydawnictwom, pracownikom środków społecznego przekazu, którzy od dłuższego czasu przybliżali postacie nowych błogosławionych. Dziękuję stacjom radiowym i telewizyjnym za transmisję mszy świętej beatyfikacyjnej, poprzez którą wiele osób mogło łączyć się z nami duchowo we wspólnej modlitwie. Ihnen allen, die sich heute mit uns die Freude geteilt und an der Seligsprechungsfeier teilgenommen haben, möchte ich von Herzen danken. Die neuen seligen Elisabeth-Schwester mögen uns bei Gott die Gnaden erbitten, die wir brauchen. Ihr Lebenszeugnis, ihr Glaube, ihr Liebe zu Gott und den Nächsten, ihre Treue zu den Keuschheitsgelübde, sei uns Beispiel und Ermutigung, für Christus zu leben und zu sterben. Gott vergelt's. Desidero ringraziare tutti coloro che partecipando alla cerimonia di beatificazione ne condividono insieme a noi la gioia e la gratitudine al Signore. L'intercessione delle nuove beate ci ottenga da Dio le grazie di cui abbiamo bisogno. La loro vita esemplare, la loro fede, l'amore per Dio e per il prossimo, come pure la fedeltà alla castità professata, siano un esempio e un incoraggiamento per noi a vivere e a morire per Cristo. Dio ci benedica. Wszystkim, którzy dziś wraz z nami dzielą radość i uczestniczą w uroczystości beatyfikacyjnej, składam wyrazy głębokiej wdzięczności. Niech wstawiennictwo nowych błogosławionych sióstr Elżbietanek wyprasza nam u Boga potrzebne łaski, a ich wymowne życie, wiara, miłość do Boga i bliźnich oraz wierność ślubowanej czystości będzie dla nas przykładem i zachętą, aby żyć i umierać dla Chrystusa. Bóg zapłać.
Już bardzo krótko, ale pozwólcie, że parę słów jeszcze podziękowania. Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości. Pragną także naszej świętości. Bogu niech będą dzięki za to, że wciąż Bóg nie przestaje działać w historii świata i historii życia każdego z nas. Bogu niech będą dzięki, że nie przestaje przypominać nam, że celem ziemskiego życia człowieka jest zbawienie i życie wieczne. A dziś przypomina o tym, dając za przykład 10 sióstr elżbietanek, które decyzją papieża Franciszka możemy nazywać błogosławionymi. Bogu niech będą dzięki za Ojca Świętego Franciszka i za decyzję Jego Świątobliwości o tym, że to Wrocław będzie miejscem uroczystości beatyfikacyjnych. Odbieramy ją jako wyraz życzliwości papieża wobec Kościoła w Polsce oraz jako konkretne zadanie, które stawia przed nami Piotr naszych czasów, a które streszcza się w wezwaniu „Dążcie do świętości”. Na ręce Jego Eminencji księdza kardynała Marcello Semeraro dziękuję wszystkim pracownikom dykasterii spraw kanonizacyjnych oraz osobom zaangażowanym w przeprowadzenie procesu beatyfikacyjnego, także siostrom, przede wszystkim siostrom elżbietankom. To dzięki ich wieloletniej pracy możemy dziś cieszyć się z wyniesienia na ołtarze siostry Marii Paschalis i jej 9 towarzyszek. Kochane siostry, powtórzę to, co mówiłem we wstępie do mszy świętej. Niech wasze zgromadzenie pozostanie dla was drogą do świętości. Dziękuję wszystkim, którzy cieszą się z nowych błogosławionych, zarówno obecnym tutaj na Ostrowie Tumskim, jak i łączącym się z nami za pośrednictwem mediów. Otwórzmy się na dar apostolskiego błogosławieństwa, o które prosimy Jego Eminencję kardynała Marcello Semeraro. Niech ono umacnia nas w budowaniu świata prawdy, wolności, sprawiedliwości i miłości, a błogosławione siostry elżbietanki, jako męczennice czasu wojny, niech wspierają nasze modlitwy i nasze wysiłki w budowaniu pokoju na świecie. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit in nomen Domini benedictum. Ex hoc usque in sepulchro. Auctorium nostrum in nomine Domini. Benedicit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen. Zakończyła się uroczystość beatyfikacyjna tutaj w katedrze wrocławskiej. Dziś jeszcze muzyczne uwielbienie o godzinie 18.30 w hali stulecia we Wrocławiu. A jutro tutaj w katedrze o godzinie 11.30 zostanie odprawiona msza święta dziewczynna. Oczy całego chrześcijańskiego świata są dziś zwrócone w kierunku Wrocławia, gdzie właśnie zostały ogłoszone błogosławionymi siostry elżbietanki, męczenniczki z czasów II wojny światowej. Uczestniczyliśmy w tym uroczystym akcie beatyfikacji, którego w stolicy Dolnego Śląska dokonał delegat Ojca Świętego Franciszka, kardynał Marcello Semeraro, prefekt dykasterii spraw kanonizacyjnych. Od dziś każdego roku, 11 maja, zgodnie z papieskim dekretem, obchodzone będzie w kościele wspomnienie siostry Marii Paschalis Jan i jej 9 towarzyszek ze zgromadzenia sióstr świętej Elżbiety, zamordowane przez rosyjskich żołnierzy. Dziś szczególnie patronują tym, którzy doświadczają przemocy,
i są, bez jakiejkolwiek wątpliwości możemy to powiedzieć, patronkami, jakich świat bardzo dzisiaj potrzebuje. Pozdrawiamy widzów programu Pierwszego Telewizji Polskiej i Telewizji Polonia z Wrocławia i dziękujemy za wspólną modlitwę. Drodzy Państwo, dobiegła końca uroczystość beatyfikacyjna 10 sióstr Elżbietanek, męczenniczek II wojny światowej. Bardzo Państwu dziękujemy za tę wspólną modlitwę i polecajmy teraz się wstawiennictwo nowych błogosławionych. Prośmy nowe siostry, błogosławione Elżbietanki o łaski nam potrzebne. Siostrę Paschalis i jej towarzyszki. Bóg zapłać, szczęść Boże.